Bazylika Górna, za chwilę będziemy. Widzimy w głównym ołtarzu księdza Bosko podczas przechadzek jesiennych przez 19 lat z rzędu. Przychodzi tutaj razem z chłopcami, z wychowankami z Waldorfu. Są dobrze zorganizowani, jest zespół teatralny, jest orkiestra. Oni też w taki sposób, powiedzmy, sprytny spędzali czas, dlatego że przechodząc z Turynu, zatrzymując się w poszczególnych miejscowościach, organizując występy, koncerty, ale też mówiąc się z ludźmi, ludzie z wdzięczności przynosili jedzenie, no i oferowali hotele pięciogwiazdkowe, jakie mieli, prawda, czyli stodoły, to co było pod gwiazdami, wielogwiazdowe. Widzimy chorągwie z Maryją i z Eucharystią. Jest to nawiązanie do snu w dwóch kolumnach, to już nie powiem, powiem wyżej. Na witrażach widzimy osoba związane bezpośrednio z księdzem Bosko, jak ksiądz Cafasso, zwany Świętym Szubienicy. W Turynie za czasów księdza Bosko wykonuje się wyrok śmierci. Według dokumentów, jakie mamy, które zgromadził Aldo Giraldo, towarzyszy 57 skazanym na śmierć. W 5 przypadkach prosi księdza Bosko, aby towarzyszył skazanym, skazanych przez powieszenie. I w jednym przypadku ksiądz Bosko nie zgadza się. Chodziło o jego przyjaciela, którego znał przez wiele, wiele lat. I w końcu, powiedzmy, zmuszony pod posłuszeństwem towarzyszy, jest przy tym wyroku. I możemy domyśleć się, co dzieje się w jego wnętrzu, prawda? Przeczytając też jego pisma, które dzisiaj są zebrane w książkę jako wspomnienia z oratorium. Zrobię wszystko, żeby inni nie skończyli tak jak on. Myślę, że to też nam pomaga zrozumieć oddanie pasji księdza Bosko dla ludzi młodych. Z innych świętych są święci, którzy pomagają ubogim, jak Cotolengo, jak Allamano, ale też są i owoce, powiedzmy, naszej duchowej salezjańskiej rodziny, jak Laura Vicuña w Chile. Jest tutaj beatyfikowana w roku 1988, kiedy przybywa właśnie tutaj na Kolegą Boską już święty Jan Paweł II. Święta rodzina w Nazarecie to nawiązanie do tego, że w świętości dorastamy każdego dnia poprzez zwyczajne obowiązki, też cichości. No to tyle, żeby specjalnie nie przedłużać. Tak? Ołtarz. W ołtarzu widzimy świętego Franciszka Salezego. Takie zapytanie dla grupy. Może ktoś pamięta datę, kiedy święty Franciszek Salezy spotkał się z księdzem Bosko? Nie mógł się spotkać, bo w innych czasach żyli. To było podchwytliwe pytanie. Jest kilka wieków różnicy, a my nie nazywamy się właśnie Boskonianie, tylko Salezjanie, od świętego Franciszka Salezego. Dlaczego? Ze względu na duchowość, temperamentem był bardzo podobny Franciszek Salezy do księdza Bosko, czy odwrotnie. Później mówi, że świętość jest możliwa dla każdego, prawda? Później też ciekawy taki szczegół, w seminarium w Kieri, tam ksiądz Bosko jest przez 10 lat, było dwóch kleryków, tak się samo nazywali, Janek Bosko, więc oni mieli ksywę, nickname, jednego nazywano nazwą jednego drzewa, podobnego do dębu, natomiast naszego nazywano Sales. Jest drzewo podobne do wierzby, które aha, jest giętkie, ugina się, może też wyrażać pokorę, ale jest takie, powiedzmy, nie do złamania, prawda? Także różne podobieństwa tutaj widzą między jednym a drugim. Ostatnia rzecz taka ważna, jeśli chodzi o to, co jest wspólnego ze świętym Franciszkiem Salezym. Do dzisiaj na Watykanie my mamy misję otrzymaną od papieża i odpowiadamy za drukarnię w Watykanie. Wszystkie ważne dokumenty, ale też na uroczystości, ale też zdjęcia, jak ktoś zamawia w Rzymie, no to idzie wszystko przez Salezjanów. Dlaczego? Dlatego, że Franciszek Salezy jest patronem dziennikarzy, też tak? Drukarni. I tutaj we Włoszech, tutaj tak samo mamy szkołę, jest drukarnia, jest informatyka, wszystko pod tym kierunkiem, by tym samym ewangelizować. I tylko zakończę, żeby nie przedłużać. Dlaczego święty Franciszek Salez jest patronem dziennikarzy? Jak był posłany do Szable, jesteśmy we Francji, ale wcześniej Savoia, czyli też z tej strony, prawda, to wszystko należało do Savoii.
Jego ojciec chciał, aby Salezy został prawnikiem, a on wybiera inną drogę, więc rodzina się buntuje, nie pomaga, chce go zniechęcić, jest wysłany też przez biskupa do Szable. Tam są protestanci, katolicy boją się protestantów, nie chodzą do kościoła, Franciszek pisze kazania, kopiuje, prosi innych, no i wieczorami w sobotę podsuwają te kazania pod drzwi, no i tak powoli zaczyna się cała machina, prawda, ewangelizacji przez później też dróg. Pytania w międzyczasie na górze, bo nie chciałbym, żebyście nie zdążyli na kolację, prawda? Przejdziemy tamtą stroną, idziemy do Bazyliki Górnej.